Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję, a dzisiaj recenzować będziemy sprzęt, który dla mnie jest bardzo ważny, bardzo przydatny, jest po prostu codziennie w moim studio, codziennie z niego korzystam. Mowa tutaj o DAC-u firmy Asus, model Xonar Essence STU, jest to DAC jednocześnie i wzmacniacz słuchawkowy. Rzecz w mojej pracy niezbędna, bardzo przydatna, ponieważ jak wiecie robię testy ogromnej ilości słuchawek, tak słuchawek muzycznych, jak i słuchawek tak zwanych dla graczy, więc wszystkie, absolutnie wszystkie słuchawki przechodzą testy na tym urządzeniu. Używam jego już od wielu miesięcy, więc mogę o nim powiedzieć naprawdę dużo dobrego przede wszystkim. Jest to urządzenie, dzięki któremu mogę wydobyć z każdych słuchawek ich prawdziwy potencjał i wyłapać też wszelkie niedoskonałości. Dlatego jest to dla mnie sprzęt tak ważny i przydatny. Ceny tego urządzenia i innych sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem przechodzimy do recenzji. Zaczynamy! Tak więc przed nami Asus Xonar Essence STU, czyli wzmacniacz słuchawkowy i DAC w jednym urządzeniu. Nie będę Was w tej recenzji zanudzał jakimiś szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, ponieważ nie o to chodzi. Sam też nie jestem aż takim znawcą sprzętu audio, żeby się zagłębiać w te wszystkie podzespoły typu kondensatory, ponieważ aż tak bardzo się tym nie interesuję. Natomiast ważne jest to, jak ten sprzęt się sprawdza w praktyce. Natomiast z takich podstawowych rzeczy wiedzcie, że mamy tutaj wzmacniacz słuchawkowy do nawet 600 ohmowych słuchawek. Takich w testach raczej nie miewam. Maksymalnie co miałem to chyba 85 ohmowe, a standardem są 32 ohmówki. Czasami są też 16, czyli jakieś dokanałówki chociażby. Natomiast chodzi o to, że nawet gdyby się w testach zdarzyły potężniejsze słuchawki, urządzenie Asusa sobie z nimi poradzi bez problemu. Mamy tutaj właśnie bardzo wysoką jakość podzespołów, tych wszystkich kondensatorów, układów audio, ale o tym poczytacie sobie dokładniej na planszy ze specyfikacjami, jeśli kogoś to interesuje aż tak bardzo. Natomiast co to urządzenie właściwie robi? Podłączamy je do komputera poprzez USB i z komputera płynie do nas sygnał cyfrowy do tego urządzenia. Następnie zostaje przetworzony na sygnał analogowy. Oczywiście jakość tego sygnału jest wzmocniona, jest on oczyszczony ze wszystkich szumów i wtedy w wersji analogowej wychodzi do nas, do naszych słuchawek. Dzięki temu cieszymy się dźwiękiem bardzo dobrej jakości, a przy okazji takim bardzo naturalnym bym powiedział, ponieważ to urządzenie nie powoduje podbarwiania tonów wysokich czy basu. Po prostu oddaje dźwięk w taki sposób, jak powinien on być słyszany. Jeśli chodzi o słuchawki, układy USB, słuchawek różnych, to mamy często tak, że mamy na przykład dominujący bas, słabe tony wysokie i nie jest to do końca wina samych słuchawek czasami, tylko na przykład tego układu USB, który w ten sposób właśnie przetwarza dźwięk. Dzięki takim urządzeniom możemy sobie ten dźwięk naprawdę fajnie oczyścić, wzmocnić i spowodować, że brzmi on tak, jak powinien, a nie jest jakiś przekoloryzowany. A co do samego urządzenia, jak widzicie, jest niewielkie, dość płaskie. Przy okazji ma bardzo ładny front ze szczotkowanego aluminium. Mamy przyciski power, wybór wejścia, kontrolki i dwa potencjometry. Prawe służy do regulacji głośności słuchawek, a lewe do regulacji głośności innych podłączonych źródeł. Następnie mamy kontrolkę wzmocnienia, czyli gain low i gain high. Chodzi o to, że jeśli podłączamy słuchawki z niską opornością, to wtedy mamy z tyłu pstryczek na low, jak przełączymy, mamy na high. Jest tutaj fajne zabezpieczenie, ponieważ jeśli mamy słuchawki podłączone albo chociażby wtyk, to nie przestawi nam się samo na high, czyli po prostu przypadkiem nie uszkodzimy sobie słuchawek. No i wtyk mamy gniazdo na tak zwanego dużego jacka, czyli możemy podłączyć takie profesjonalne słuchawki z dużym jackiem, a mam też odwracaną przejściówkę, dzięki której podłączamy sobie także na mini jackach słuchawki bez problemu. I też w zestawie oczywiście. Na górze nie zabrakło dyskretnego logo Asusa i cała obudowa jest wykonana też bardzo dobrze i dobrze spasowana. Od spodu elementy antypoślizgowe, które urządzenie dobrze trzymają tam, gdzie je sobie postawimy. Zobaczcie. Przesuwa się z oporem. I z tyłu mamy też inne wejścia, porty. Chociażby mamy gniazdo na przewód optyczny, USB, którym podłączamy do komputera, zasilanie, gniazdo koaksjalne,
wejścia AUX oraz wejścia głośnikowe. Tak więc podłączyć sobie możemy sprzętu tutaj sporo, natomiast jak mówię, ja wykorzystuję to generalnie tylko i wyłącznie do testów słuchawek. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o taką podstawową prezentację tego sprzętu. Dobrze moi drodzy, prezentacja za nami, teraz pora na podsumowanie. Przede wszystkim zaczniemy może od ceny. Jeśli ktoś interesuje się muzyką na wysokim poziomie, dobrymi sprzętami, wzmacniaczami, wie, że dobry wzmacniacz swoje kosztować musi. Ponieważ DAC-i za 300-400 zł nie dadzą nam nigdy takiego odczucia dźwięku, jak właśnie te już takiej średniej półki cenowej. Oczywiście nie jest to także DAC najdroższy. Ponieważ nie brakuje modeli także w okolicach 3, 4 i więcej tysięcy złotych. Dlatego tutaj mamy taką półkę jeszcze dość przystępną dla tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, ponieważ jest to nieco ponad 1000 zł, a możliwości zastosowania tego urządzenia są naprawdę ogromne. Ja oczywiście używam tego głównie do testowania słuchawek, do niczego więcej, natomiast potencjał tego urządzenia jest o wiele większy. Jeśli chodzi o jakość wykonania i design, jak dla mnie to urządzenie wykonane jest świetnie, jest proste, wygląda skromnie, natomiast jest bardzo funkcjonalne. We wnętrzu skrywa oczywiście komponenty bardzo wysokiej jakości, które sprawiają, że ten dźwięk płynący ze słuchawek jest niesamowicie czysty, bardzo szczegółowy. Przede wszystkim, co mi się podoba, nie jest ten dźwięk w żaden sposób przebarwiany, podbarwiany. Nie mamy tutaj żadnego podbicia basów, żadnego wyostrzenia tonów wysokich. Po prostu ten DAC stara się ten dźwięk przenieść w jak najbardziej sposób, w stosunku 1:1, w sposób naturalny. Oczywiście zakres podłączanych słuchawek jest tutaj ogromny. Możemy podłączać słuchawki i tak niskoopornościowe, jak i o bardzo wysokiej oporności, do 600 ohmów, więc możliwości tutaj mamy bez liku. Więc podsumowując, ja z tego urządzenia jestem niezwykle zadowolony, mogę je polecić każdemu, kto pragnie usłyszeć dźwięk najwyższej jakości lub też zajmuje się testami takich urządzeń jak ja, bo taka rzecz naprawdę w studio się przydaje i się to bardzo szybko zwraca. Tak więc pozostaje mieć nadzieję, że urządzenie będzie mi dalej służyło kolejny rok i jeszcze o wiele dłużej, ponieważ bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie na dobrą sprawę testowania słuchawek. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy powoli tą recenzję. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, zaraz pod filmem rozwincie sobie, tam macie wszystko, co Was interesuje. Zapraszam Was także serdecznie na mojego Facebooka, gdzie wrzucam różne ciekawe newsy oraz zaglądajcie codziennie na kanał. A gdybyście czegoś szukali, użyjcie playlist. Macie tam już około 600 filmów posortowanych dla Was kategoriami. W razie czego jest też wyszukiwarka na kanale. Warto z niej skorzystać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!